Siemanko, jesteśmy na konferencji prasowej nowego selekcjonera reprezentacji Polski, czyli Filipe Santos. Fernando Santosa. Zobaczcie, jak wyglądała ta konferencja od kulis i jakie wrażenie na dziennikarzach wywarł nowy zbawca reprezentacji Polski. Przed Państwem nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Selekcjoner oczywiście podlizał się wszystkim Polakom. Od dzisiaj, tak jak wcześniej powiedziałem prezesowi, od dzisiaj jestem Polakiem, jestem jednym z was. Zostało wypowiedzianych sporo deklaracji, które mają sprawić, że zrobi nam się cieplutko na serduszku. Ja bardzo nie lubię słowa ja, także nie mówię o mnie. Bardzo lubię słowo my. Zatem wierzę w słowo my. My tutaj wszyscy w federacji, cały sztab techniczny, zawodnicy, to wszystko to jesteśmy my. Bez zawodników nie ma selekcjonerów. Był oczywiście też element humorystyczny, bo okazało się, że Fernando Santos oglądał mecze polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Jakie wnioski, jeśli pan oglądał, można wysnuć właśnie z meczów reprezentacji Polski na Mundialu? Okazało się, cóż za zaskoczenie, że Cezary Kulesza nie poczynił postępu retorycznego przez ostatni rok. Dzisiaj został powołany na selekcjonera. Jest to Filipe Santos. Ale panie Fernando, ja panu nie wierzę. Nie można powiedzieć na jednej konferencji prasowej najpierw, że jest się Polakiem, a później, że jest się przyjacielem Paulo Souzy. Proszę się na przyszłość zdecydować. Jeśli chodzi o drugie pytanie, oczywiście jestem przyjacielem Paulo. Nigdy nie byłem jego trenerem, ale mam z nim dobre relacje. Nie będzie rewolucji to, co powiedział trener, tylko będziemy ulepszać, polepszać, bo wiemy zawsze, że jeśli jest szkolenie, jeżeli coś nam nie idzie, to zawsze wszyscy mówią, bo nie ma szkolenia, bo nie ma tego. No po to pracujemy, po to jest trener i wykorzystajmy jego doświadczenie, jego długi bagaż taki pracy z różnymi federacjami i myślę, że to przyniesie duży pożytek nie tylko naszej reprezentacji, ale również całej polskiej piłce. Kontrakt jest co do zasady, zawiera dwa cykle eliminacyjne i to wynika po pierwsze z tego, że nierozerwalnie te dwa cykle się ze sobą wiążą. W międzyczasie jest jeszcze Liga Narodów, to jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że trener, tak jak to zostało też wspomniane, ma dodatkowe obowiązki, czy ma dodatkowe zadania, które będzie tutaj wykonywał, dotyczące właśnie szkolenia przede wszystkim utalentowanych zawodników, tak zwany talent development, tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju dla zawodników, którzy predestynują do gry w kadrze. Więc tak naprawdę jest to projekt wieloletni, ciężko o nim powiedzieć, że można to zamknąć, nie wiem, 6 czy 12 miesięcy. Nie oszukujmy się, PZPN to fantastyczna firma, europejska, światowa, świetnie poukładana, Cezary Kulesza top. Dziennikarze podobno przychodzą na konferencje prasowe po wypowiedzi, żeby zadawać pytania. Nie wierzcie im, to jest bzdura. Wszyscy przychodzą po to, żeby się najeść, a te ciasteczka, top, absolutnie top. Panie Kulesza, świetnie zorganizowana firma. Dzień dobry, Jan Mazurek, Weszło.com. Panie selekcjonerze, dwa pytania. Jeszcze musimy tutaj dościślić to poprzednie pytanie, czyli co będzie dla pana tak naprawdę ważniejsze pod względem taktycznym? Uniezależnienie tej reprezentacji od Roberta Lewandowskiego, czy sprawienie, żeby wykorzystać wszelkiego rodzaju talenta i umiejętności Roberta Lewandowskiego? Jeżeli ja mam kogoś, a wy macie Chopina, no Chopin jest geniuszem, więc wykorzystajcie Chopina. Powiedz nam, czy jest coś, czym ciebie kupił selekcjoner podczas tej konferencji prasowej? Bo tu dużo było takich ogólników, dużo miłych słówek, takich, które nas trochę mają połechtać, ale mało konkretów. I myślę, że tych małych konkretów musimy się spodziewać. Taka charakterystyka, wysoka kultura wypowiedzi. W pewnym momencie wspomniałem sobie trenera Adama Nawałkę, który bardzo mało przemycał na konferencjach co do planu na mecz i treningowego. I pewną analogię zobaczyłem. Nie każdy wie, że Krzysztof Marciniak prowadzi zajęcia medialne dla piłkarzy z Ekstraklasy. Dlatego postanowiliśmy spytać go o to, w jaki sposób nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos, wypadł na tej konferencji prasowej pod względem takim czysto medialnym, takiej czystej swojej medialnej prezencji. Wydaje mi się, że wypadł dobrze, bo
podstawowy chyba zarzut, albo może taka wątpliwość dotycząca selekcjonera, to jest to, czy jest to człowiek z ikrą, człowiek z werwą, człowiek, któremu się ciągle chce. Ja tę energię w jego wystąpieniu widziałem, widziałem taki błysk wokół, widziałem taką chęć nawet czasami zażartowania, czasami rozluźnienia atmosfery. Oczywiście bariera komunikacyjna sprawia, że pewnie nie jest wszystkiego w stanie wyrazić w taki sposób, jakbyśmy my chcieli, żebyśmy się lepiej porozumieli, no bo jest tłumaczenie symultaniczne, które zawsze pewne rzeczy spłyca. Natomiast uważam, że ogólnie jego występ trzeba ocenić bardzo pozytywnie. To jest trochę takie pierwsze wrażenie, pierwsza randka z dziewczyną. Każdy chce zrobić dobre wrażenie i myślę, że Fernando Santos to zrobił. Po tym jak Adam Nawałka gdzieś nie miał takiego bliskiego kontaktu z mediami, co paradoksalnie mu wyszło chyba na dobre, jak patrzymy sobie na pozostałych szkoleniowców, to my byliśmy nawet zachwyceni Jerzym Brzęczkiem na pierwszej konferencji, bo on powiedział, że cokolwiek będzie, to po pierwsze powiedział cokolwiek, po drugie powiedział, że będą takie regularne spotkania z dziennikarzami, jakoś od drugiej strony niż Adam Nawałka do tego podszedł, więc ja do pierwszej konferencji totalnie nie przywiązuję większej uwagi. Ja to kupuję, mi się to podoba, może dlatego to jest jakiś taki powiew, czego wcześniej nie było, chociażby to mieszkanie w Warszawie, poznawanie kultury, nie wiem czy, na czym to będzie polegać, czy to będzie na jedzeniu pierogów, czy na przejażdżkę metrem. Wycieczki po zakładach pracy. No właśnie, tak, wycieczka do Wieliczki i tak dalej, nie, ale już mówiąc absolutnie poważnie, no mi się to podoba, że zobaczymy selekcjonerów, który będzie na stadionie Ekstraklasy, który zobaczy tę piłkę tych zawodników. Mam nadzieję, że nieraz się zachwyci. Ja to absolutnie kupuję i się cieszę, to jest normalność. No. Też nie popadajmy w jakąś paranoję, że się będziemy cieszyć z czegoś absolutnie normalnego. No tak powinno być, więc tylko przyklasnąć. Łukasz, wszyscy czekali na twoje pytanie, żebyś wziął obronę selekcjonera. Gdzie byłeś? Dlaczego nie zapytałeś? No właśnie, Kuba mnie dzisiaj nie zauważył, ale okej, było dużo, myślę, pytających. Wiesz co? Tak sobie pomyślałem, że oddzielam grubą kreską to, co było. Muszę powiedzieć, mój Gargamel się przyjął ogólnie w internecie. Powiem, że Fernando Santos nie jest Gargamelem na pewno. Ja podzieliłem tych zagranicznych trenerów na dwie kategorie. Gargamel to wiesz, czyli właśnie taki... Ale trochę bajeru też miał. Było trochę bajeru, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że nie był taki korporacyjny, nie był takim siwym bajerantem, był raczej człowiekiem szczerym. Tak to miałem wrażenie. I jednak zaznaczył, że to on będzie rządził. Tak ja to odebrałem, że będzie rządził w szatni, co mi się podoba, bo uważam, że to zwalnianie selekcjonerów przez Roberta Lewandowskiego niczego dobrego nikomu nie służy, więc myślę, że teraz raczej Fernando Santos Robert Lewandowski nie zwolnił. My często narzekamy na to, że skaczemy od ściany do ściany, wszystko wywalamy o 180 stopni, a patrząc na poprzedniego selekcjonera, aktualnego selekcjonera, to jednak mamy jakąś ciągłość, bo dla poprzedniego i dlatego gdzieś kluczem była dobra, skoncentrowana na defensywie gra, ale myślę, że no tutaj trzeba dołożyć... Przepraszam, trzeba dołożyć kilka takich akcentów typu agresja w tym doskoku, w tej defensywie, dobre wyprowadzenie kontrataku i to na pewno coś, czego wymagamy od Fernando czy tam Felipe Santosza. Felipe. Ale na samym końcu mam nadzieję, że tutaj no właśnie nie będzie takiego skakania od myśli do myśli, bo myślę, że ludzie często też mylili styl gry z czymś, co jest posiadaniem piłki, grą mega ofensywną, a to tak nie do końca, bo można mieć swój styl skoncentrowany na defensywie, ale bardzo dobrych kontratakach. Twój dobry kolega Łukasz Piszczek, myślisz, że nie jest za wcześnie dla niego na taką rolę? Zdecydowanie nie. Pamiętajmy, jak olbrzymie doświadczenie zawodowe, piłkarskie ma Łukasz Piszczek, z jakimi trenerami pracował. Także tutaj myślę, że świetnie spożytkowane umiejętności i potencjał Łukasza. Tak jak powiedziałeś, ja z Łukaszem jesteśmy na tym samym kursie. Miejmy nadzieję, że za chwilę zdamy pozytywnie egzamin. To podobno nie zdaliście. Podobno nie zdaliśmy, ale 23 lutego mamy egzamin ostateczny. Od samego początku ten polski element w sztabie był dla nas bardzo istotny i to wybrzmiewało w tych negocjacjach i w rozmowach z trenerem Santoszem, ale tak jak pewnie Państwo tutaj słyszeli, trener bardzo często podkreśla słowo my, czyli on chce zbudować grupę taką, która będzie dla niego grupą, która zdeterminuje tak naprawdę późniejsze wyniki. To są dwa nazwiska, Łukasz Piszczek i Tomek Kaczmarek. Wczoraj odbyły się rozmowy. Z naszej strony jest chęć zatrudnienia tych dwóch
asystentów. Decyzyjność należy po ich stronie. Zobaczymy, pewnie muszą się z tym przespać, porozmawiać z rodziną i podejrzewam, że jak najszybciej dadzą nam odpowiedź. Fernando Santos zasugerował, że za 15 dni da odpowiedź i raczej słyszymy, że to będzie jedna niż dwie osoby. Ja to przynajmniej tak odebrałem, zresztą nie jestem jedyny, jak się już okazało. No a druga sprawa to jego mieszkanie w Polsce. Myślę, że tutaj to było bardzo ważne dla Cezarego Kuleszy ze względów wizerunkowych. Te wczorajsze rozmowy, które odbyły się i z Łukaszem Piszczkiem, i z Tomkiem Kaczmarkiem, były, wydaje nam się, bardzo owocne. Trener bardzo pozytywnie podszedł do tych rozmów, ale oczywiście ostateczne słowo pewnie też należy do niego, chociaż to tak naprawdę też jest z drugą stronę. Wszelkiego rodzaju ustalenia dotyczące sztabu to też decyzja prezesa i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy pana trenera Macieja Skorże w 2006 roku, kiedy był asystentem Pawła Janasa. Trener Adam Nawałka, także ta droga, jak pokazuje historia, jest jak najbardziej skuteczna i właściwa. No to powodzenia na egzaminie życzymy. Dziękuję. Jesteśmy działaczami i oczekujemy, tak jak kibice, tego, żeby, tak jak trener wspomniał, żeby te mecze wygrywać. Trener mówi, że chce każdy mecz wygrać, no ja jestem za tym, no ale nieraz i będą porażki. Taka to jest piłka. Mam takie wrażenie, że my źle trochę definiowaliśmy pojęcie stylu gry jako gra trochę jak Brazylia. No to nie ma cieszyć oka, na końcu ma być skuteczny, bo to jest najistotniejsze, ale po prostu no, nie możemy grać tak jak graliśmy za kadencji Czesława Michniewicza. Mówię tutaj no, o tym wyprowadzaniu kontrataków, czy nawet bronieniu, gdzie trochę brakowało często tej agresji do skoku do rywala. Zoba go, jaka gwiazda wywiadów będzie udzielał do Kanal Plusa, nie do Weszło, do Kanal Plus. Fernando Santos na konferencji prasowej powiedział, że nigdy nie widział pojedynczej gwiazdy na niebie. Nigdy nie widziałem żadnej gwiazdy samotnej na niebie. A więc mamy dwie gwiazdy. Mi się to podoba. Mi to imponuje, kiedy selekcjoner poniekąd jest niedostępny, nie wchodzi bezpośrednio w interakcję, w koleżeństwo z dziennikarzami, tylko zachowuje pewien dystans. A jak spojrzymy na wyniki, no to jest to skuteczne. Śmiał się tak naprawdę w dwóch momentach. W momencie, kiedy został zapytany o wrażenia z oglądania meczów na Mundialu i właśnie powiedział, że gdybyście mnie zapytali o to, czy znam Ekstraklasę, ja bym wam powiedział, że tak, no to wy byście się też śmiali. No to takie wrzutki, takie elementy żartobliwe. Nie odebrałem tego jako przytyk w stronę Ekstraklasy. Byłby samobójcą, gdyby zaczął kpić z naszej ligi, chociaż my sami robimy to regularnie i z ogromną przyjemnością. Ale sam Fernando Santos tak myślę, że jednak chciał jednak nas troszeczkę podbudować i powiedzieć nam, że nie jest z nami aż tak źle, jak my sobie czasami o tym myślimy. Kto ma lepszy Bayer? Paulo Sousa czy Fernando Santos? No Paulo Sousa, bez wątpienia. No. A tak w skali od 0 do Paulo Sousa to jest 10, to ile byś dał? No Paulo Sousa jest absolutnie na szczycie, jeśli chodzi o bajerowanie. No. Ale Santosowi? A Santos? A od 1 do 10... 6, 7, 6,5. Czyli solidnie. Solidnie. No. Dobra, co było bajerem twoim zdaniem? Mówienie wszystkiego absolutnie na okrągło, zero konkretów, ale mówienie to w bardzo ładny sposób. W pewnym momencie trochę zapachniało Adamem Nawałką, bo było, że oczywiście podstawą jest obrona, ale atak jest równie bardzo ważny. No to takie trochę odkrywanie Ameryki. No ja jestem bardzo ciekaw jednak, co za tą kurtyną się kryje, no ale to się przekonamy już niebawem. Wiesz, co jest najśmieszniejsze, że Fernando Santos mówił to, co Czesław Michniewicz, podobne rzeczy. Słuchajcie, musimy zrobić balans, tak? Musi być i defensywa, i ofensywa. Powiedział, no dla mnie najważniejsze są co? Wyniki, wygrywać, my wygrywamy. Mówi to samo. Dom i fundamenty. Dokładnie, mówi to samo, co Czesław Michniewicz, więc to śmieszne jest trochę, ale masz rację. 2-0, tak? Chciałem powiedzieć 2-0 dla Czesia. Nie, rzeczywiście jest to trochę Czesław Michniewicz 2-0, ale jednak, no zobaczmy na sukcesy, jednak ogromne. Oczywiście z kadrą lepszą od naszej. Natomiast no, masz rację, od historii, więc w sumie mnie się ten wybór podoba. To jest udoskonalony Czesław Michniewicz rzeczywiście z Portugalii, ale tak jest. Trochę się zastanawiam, drogi Janku, czy ta otwartość nowego selekcjonera nie jest pewnym mitem, który za chwilę wyjdzie na wierzch i za chwilę się przekonamy, że jednak nie jest takim idealnym fachowcem, za jakiego można uważać, no bo tak, no, niby zadeklarował, że przeprowadzi się do Warszawy, będzie tutaj mieszkał, będzie jeździł na polską ekstraklasę, nie tylko po to, żeby oglądać polskich zawodników, ale też po to, żeby poznawać polskich trenerów i jakby tworzyć komitywę z nimi, być w stałym kontakcie i wymieniać się informacjami. Również zadeklarował, że będzie chciał brać udział przy szkoleniu
reprezentacji. Mam trochę też takie wrażenie, jakby Cezary Kulesza i jego sztab zebrali takie wszystkie PR-owe hasełka, które trzeba odhaczyć, żeby opinia publiczna była zadowolona. No bo było zarzutem do Pablo Sousy, że właśnie, że nie mieszkał w Warszawie, że się nie angażował, a jak padała kandydatura Roberto Martineza, to wszyscy mówili, że on też przy szkoleniu brał udział i to było tak super odbierane, więc teraz też tak wzięli coś takiego, powiedzieli, a muszę dodać, że rozmawiałem króciutko z panem Mateńko, który się zajmuje szkoleniem w PZPN-ie i on nic nie jest w stanie powiedzieć na temat, jak będzie wyglądała ta współpraca z Fernando Santoszem, bo panowie jeszcze nawet nie zamienili słowa, więc jeszcze nic nie wiadomo. Polska piłka, mam takie wrażenie, że jest absolutnie najpiękniejsza. Polska jako kraj jest krajem mlekiem i miodem płynącym, a generalnie Ekstraklasa to jest liga, o której niewiele wiadomo, ale na pewno są tam perełki, szczególnie na pierwszej konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski, który przyjeżdża z zagranicy. Już chyba tak się przyjęło, bo Paulo Sousa, tak przynajmniej słyszałem od Janusza Basałaja, kiedy przyjechał do Polski, to jeździł po kraju, zwiedzał sobie, a to jakiś Kraków, Warszawę i mówił, a to jest piękny kraj, a tu piłkarze też są naprawdę dobrzy. Cytował Jana Pawła II. Tutaj Felipe Santos, czy też Fernando Santos, jak już wiemy, że tak się dzięki Bogu nazywa i nie doszło do żadnej pomyłki, na przykład wspominał Chopina, więc coś tam wie. I chyba wie, że nie jest Francuzem, tylko Polakiem, więc ten research, który wykonał prawdopodobnie Fernando Santos na temat Polski, był dosyć pobieżny, ale wystarczający, żeby padły takie wielkie słowa, że Polska jest wspaniałym krajem, ja jestem Polakiem, polska reprezentacja jest jedną z najsilniejszych na świecie, bo przecież tak w czasie tej konferencji prasowej powiedział Fernando Santos. Ale też przerwę ci, wydaje mi się, że ten research nie obejmuje samych piłkarzy, samej drużyny i to było widać, że on nie chce zabierać stanowiska na żaden absolutnie temat dotyczący gry, bo on dopiero siądzie i zacznie oglądać te mecze. Trzeba by to sprawdzić, ale wydaje mi się, że nawet ani razu nie powiedział nazwiska Roberta Lewandowskiego w czasie tej całej konferencji prasowej, a przecież dostawał o niego pytania, czy cztery i unikał. Wspomniał oczywiście ten frazes, że nie ja, tylko my, więc oczywiście myśmy się tu czuli bardzo w takiej wspólni tutaj z Fernando Santosem, ale też mam takie wrażenie, bo też Fernando Santos sam powiedział o tym, że on dopiero pracował z reprezentacją Portugalii przez długi czas i wciąż jeszcze jest gdzieś myślami przy tej reprezentacji Portugalii. Oczywiście ten okres się skończył i od jutra, bo tak powiedział Fernando Santos, zajmie się ściśle reprezentacją Polski i wtedy będzie odpowiadał na wszelkiego rodzaju merytoryczne kwestie. I też mam takie wrażenie, że tych polskich piłkarzy za wielu nie kojarzy. Trochę dziwne, ale też pewnie zrozumiałe, no bo to jest tylko prezentacja selekcjonera. Tak, no widać, że to po prostu nie wyglądało tak, że jest kilku trenerów, każdy z nich analizuje reprezentację Polski, przekonuje Cezarego Kuleszy, jaki ma pomysł. Bardziej to było tak, że Santos powiedział, no dobra, jak mnie zatrudnicie, to ja zacznę pracować, przecież nie będę pracował teraz za darmo, ale zostawmy to. Wiemy, jak będą wyglądać teraz najbliższe dni Fernando Santosa, a jeszcze tak cię na koniec zapytam, tak ogólnie rzecz biorąc, czy ciebie kupił ten trener swoim wystąpieniem, czy przewidujesz, że tutaj pewne zgrzyty PR-owe mogą być, bo zawsze selekcjoner na pewnym momencie swojej kariery w reprezentacji Polski obrywa od mediów i często albo buduje oblężoną twierdzę, albo dużo przegrywa na tym, że nie potrafi tym kryzysem zarządzać. Czy mnie kupił Fernando Santos? Nie kupił mnie, bo chyba też te wymagania wraz z rozwojem polskiej cywilizacji piłkarskiej, że tak to nazwę, zwiększyły się z czasem. To już nie jest 2006 czy 2007 rok, kiedy przychodzi sobie do reprezentacji Polski Leo Benhaker w 2006 i traktujemy i to wszystko, co powie, jako taką prawdę objawioną. To już jest czas, kiedy my wymagamy bardziej od selekcjonera tego, co zaprezentował Marcelo Bielsa, kiedy przyjechał do Polski, że znał piłkarzy, obejrzał tam 70 meczów, rozpisywał taktykę, pomysły i produkował się na tematy merytoryczne, a dzisiaj Fernando Santos miał wypadł przyzwoicie i nic ponad to. Na pewno nie ma ani zachwytu, ani magii Fernando Santosa, trenera, który w 2016 wygrywał z Portugalią Mistrzostwa Europy, co teoretycznie jest olbrzymim sukcesem i wiadomo, że nie kupią nas takie słowa, że musimy wygrywać wszystko, zawsze celujemy wygrywanie wszystkiego, bo to są takie trochę banały typu Adam Nawałka. Nie
kupił mnie, ale też nie miał mnie kupić. To chyba taki, jakby taka może być konkluzja z tej mojej wypowiedzi. Tak jest. Panie Fernando Vel Felipe Santos, liczymy na to, że będzie pan przemawiał przede wszystkim na boisku, a wy dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ten selekcjoner i jak wypadł na pierwszej konferencji prasowej.